Bardzo Ci dziękuję, Patryku. Bardzo dziękuję Państwu za to, że o tak wczesnej porze mieli Państwo dość samozaparcia i determinacji, żeby się tutaj spotkać. I serdecznie dziękuję wszystkim, dzięki którym możemy się tutaj dzisiaj spotkać. Tak jak Patryk już powiedział, jestem stąd, z Tarnowa. Ukończyłem 4. liceum, więc nie mógłbym sobie wymarzyć nawet lepszego miejsca, żeby takim referatem zainaugurować moją misję na stanowisku prezesa Instytutu Edukacji Ekonomicznej imienia Ludwika von Misesa, no, która zaczęła się niespełna tydzień temu. Ale to nie jest tak, że z edukacją ekonomiczną i z tematami poważnymi, chociaż jak mam nadzieję okaże się dzisiaj bardzo atrakcyjnymi, nie miałem styczności w przeszłości. Dlatego, że dzisiaj chciałbym zaproponować Państwu taką wspólną refleksję, wspólną dyskusję na temat jednego z fenomenów, który dla mnie od samego początku, jeszcze od lat licealnych tutaj w Mościcach, był taką bardzo zastanawiającą i bardzo prowokującą gdzieś do poszukiwań intelektualnych kwestią. I chciałbym zacząć nasze spotkanie od zadania Państwu tego pytania, które mnie gdzieś prowokowało i w końcu wprowadziło na tą ścieżkę, której, mam nadzieję, że jeszcze nie finał, jest tutaj dzisiaj przed Państwem. Pytanie. Co powoduje biedę? Biedę, której przecież tak wiele dostrzegamy na świecie wokół każdego z nas. Państwa pomysły. Co powoduje biedę? Co może powodować biedę? Nie praca. Gdyby Pan to zwinął, brak edukacji? Brak edukacji, dostępu do szkół, powiedzmy, na przykład w edukacji. Bardzo dobra intuicja. Jakieś inne pomysły? Co może powodować biedę? Jak mamy edukację, to co jeszcze? Nierówności? Brak dostępu do zakumulowanego kapitału? Być może brak wiedzy, pochodna tej edukacji? Być może brak odwagi? Niewystarczająca kultura, możemy znaleźć wiele takich powodów, prawda? Moglibyśmy wymieniać je przez bardzo, bardzo długi czas. A jednak dzisiaj postaram się Państwa przekonać, że tak postawione pytanie, które większość z nas zadaje sobie na pewnym etapie naszego życia, jest pytaniem niewłaściwym. Bo jak napisał jeden z najpopularniejszych amerykańskich ekonomistów, a przynajmniej jeśli mierzyć jego popularność miarą tego jednego tweeta, Per Bayon. W biedzie nie ma nic, co skłaniałoby nas do zadania sobie pytania, co ją powoduje. Bieda to jest ten stan wyjściowy. Bieda to jest stan domyślny. Bieda to jest ten poziom zero, na którym wszyscy jako jednostki, na którym jako ludzkość zaczynaliśmy. Więc właściwe pytanie powinno brzmieć, co powoduje bogactwo? Co sprawiło, że wszyscy jesteśmy tak niesamowicie bogaci? Dysponujemy tak niesamowitą ilością dóbr i tak niesamowitą ilością zakumulowanego kapitału, że właściwie stał się dla nas tak zwyczajny, tak oczywisty, jak powietrze, którym oddychamy, i doprowadził do tego, że to te nieliczne, rzadkie, rozproszone przejawy biedy są dla nas czymś tak niezwykłym i tak nie dającym się tolerować, że zadajemy sobie właśnie to pytanie, co powoduje biedę, podczas gdy powinniśmy pytać, co spowodowało to fenomenalne bogactwo i rozwój, jakiego doświadczamy przez ostatnie 200 lat. Bo tytuł naszego dzisiejszego spotkania, ta tajemnica najważniejszego wykresu, odnosi się właśnie bezpośrednio do wykresu obrazującego postęp, jaki wykonaliśmy jako ludzkość w ciągu ostatnich 200 lat. Dotyczy on bezpośrednio pewnego fenomenu, który możemy zaobserwować, jeśli spojrzymy na niemal 99% naszej historii jako inteligentnego, społecznego gatunku. Przez 99% tej historii byliśmy bardzo, ale to bardzo biedni. Jeżeli spojrzymy na cały okres przed naszą erą, ekstremalne ubóstwo, niemal niewyobrażalne z punktu widzenia dzisiejszego rozwiniętego świata zachodu. Jeżeli spojrzymy na antyczną Grecję, która przecież w porównaniu z tym okresem prehistorycznym wzniosła się na wyżyny, to dalej w porównaniu z dzisiejszą sytuacją będzie to ekstremalna bieda. Średniowiecze, cały czas poruszamy się w obszarze, w którym przytłaczająca większość z nas doświadczała ekstremalnego ubóstwa. Jak ekstremalnego? Myślę, że najlepiej byłoby sobie to uświadomić
poprzez to, co stałoby się znane. Gdybyśmy musieli żyć, funkcjonować, zmagać się z trudem funkcjonowania w tamtych warunkach. Weźmy kilka oczywistych faktów. Długość życia. Przed 1800 średnia długość życia to było zaledwie 30 lat. Naszych rodziców, większości naszych mentorów, nauczycieli, wykładowców nie byłoby już tutaj, nie moglibyśmy korzystać z ich zakumulowanego doświadczenia i wiedzy, bo zwyczajnie nie dożyliby do tego momentu, w którym mogą się nim dzielić z nami. Obecnie ta średnia długość życia to ponad 80 lat w rozwiniętych krajach zachodu. Nie mówiąc już o tym, że wielu naszych kolegów, wiele osób obecnych na tej sali zwyczajnie nie dożyłoby tego momentu, gdzie możemy się poznać i wspólnie spędzić czas w tej sali, bo 1 na 4 urodzonych dzieci umierało przed ukończeniem 5 roku życia. Obecnie, dzięki postępowi medycyny, dzięki temu ogromnemu postępowi akumulacji kapitału, którą obserwowaliśmy w ostatnich 200 latach, zaledwie 200 latach, jest to mniej niż 1 śmierć na 2000. Ogromny postęp. Jeśli spojrzymy na inne fakty, które mogłyby być dla nas ciekawe, myślę, że ten jest szczególnie interesujący dla obecnych na sali pań, to mają one dość nieoczekiwane konsekwencje. Dzięki dostępowi do lepszego pożywienia, większej ilości substancji odżywczych, średnio jesteśmy wyżsi o około 10 cm. Wszyscy jesteśmy też mądrzejsi. Czy słyszeli Państwo o czymś, co nazywamy efektem Flynna? Jest to pewien fenomen, który obrazuje to, jak nieoczekiwane dobrodziejstwa przynosi nam ten niesamowity postęp, dotyczący średnich wyników, które wszyscy zdobywamy na testach IQ. Jeśli chodzi o historię tych pomiarów, to okazuje się, że przyrost średniego wyniku w teście IQ dostosowanym do średniej to jest niemal 3 punkty, dokładnie 2,93 punktów na dekadę. Stajemy się mądrzejsi. Dzięki temu, że mamy dostęp do lepszego pożywienia, nie mamy epizodów głodu czy jego niedoboru, stajemy się też bardziej moralni. Jak argumentuje szwedzki publicysta Johan Norberg, ten efekt Flynna rozciąga się nie tylko na obszar naszej inteligencji, ale także moralności. Lepiej odżywiony mózg, większa liczba zakumulowanych środków sprawia, że mamy czas, wolny czas, możliwość refleksji, zastanowienia się nad tym, co interesuje naszych bliźnich i jak poprawić czy wczuć się w ich sytuację. Możemy powiedzieć, że staliśmy się co takie stoi bardziej moralni dzięki temu fenomenowi. Co jeszcze? Jest taka prosta miara biologiczna. Kiedy chodziłem do tego 4. liceum, to akurat na profilu biologiczno-chemicznym nic nie wskazywało na to, że zainteresuje się gdzieś ekonomią. I jest taka prosta miara, którą biolodzy ewolucyjni, dzięki której biolodzy ewolucyjni wyrażają sukces gatunku. To jest stosunek procentowy masy do ogólnej masy wszystkich gatunków w danym królestwie. I jak Państwo myślą, jak duży udział w tej masie wszystkich ssaków to są ludzie? Oczywiście my jako ludzie nie dominujemy aż tak bardzo, ale tylko i wyłącznie dlatego, że hodujemy bardzo dużo zwierząt. I jeżeli uwzględnimy wszystkie te zwierzęta, które uczyniliśmy sobie poddanymi, które udomowiliśmy, które hodujemy po to, żeby służyły nam za pokarm, czy jako towarzysze rozrywki, czy zwyczajnie jako źródło na przykład futra, to okaże się, że 98% masy w królestwie ssaków przypada na ludzi i zwierzęta, które udomowiliśmy i uczyniliśmy sobie poddane. To jest skala tego niewyobrażalnego rozwoju, który rozpoczął się na dobre zaledwie 200 lat temu. Co więc się stało? I skąd wzięło się to fenomenalne, niewyobrażalne bogactwo? Jeśli spojrzymy w przeszłość, to zobaczymy, że właściwie nic nie wskazywało, że to właśnie 2000 lat temu, w tym konkretnym miejscu, w regionie Morza Północnego, w Europie, rozpocznie się ten okres niespotykanej eksplozji, który nazywamy rewolucją przemysłową. Jeżeli spojrzymy na ten wykres z naszego tytułu dzisiejszego spotkania, to zobaczymy, że wszystko do tego momentu, ten wykres rozwoju i postępu ludzkości przebiegał bardzo płasko. Mieliśmy ciągnącą się niemal od momentu, w którym opuściliśmy Afrykę, płaską linię
która nieznacznie, bardzo nieznacznie wspinała się do góry wraz z tymi kolejnymi drobnymi kroczkami. Około 1800 roku dzieje się coś fenomenalnego. Ten wykres, który przez całą wcześniejszą historię ludzkości wspinał się bardzo powoli, wystrzeliwuje do góry. Cały ten postęp, o którym mówiłem przed chwilą, dokonał się właściwie w przeciągu tych ostatnich 200 lat. Pojawia się więc oczywiste pytanie, co się stało? Dlaczego? I co spowodowało tak ogromną, tak niespotykaną wcześniej poprawę jakości naszego życia? I pojawia się bardzo ważne pytanie, na które taką słusznie zasygnalizował Pan w swoim wskazaniu na brak edukacji, zwłaszcza w krajach trzeciego świata, w tych krajach, które postrzegamy jako biedne. Pojawia się więc pytanie, co możemy zrobić, żeby ten fenomen, który rozpoczął się w świecie zachodnim, stał się udziałem jak największej, jak najszerszej grupy ludzi na całym świecie. I pojawiły się trzy wyjaśnienia tego fenomenalnego rozwoju, który rozpoczął się u zarania rewolucji przemysłowej w regionie Morza Północnego w naszej Europie. Trzy wyjaśnienia, które, jak postaram się dzisiaj pokazać, do pewnego stopnia są komplementarne. Jedno z nich wydaje się być raczej błędne, jedno z nich wydaje się być niewystarczające, a jedno, chociaż nie udziela zupełnej odpowiedzi, wydaje się naprowadzać nas na właściwe tory. I pierwszym z nich jest wyjaśnienie tłumaczące ten fenomenalny rozwój bogactwa poprzez wyzysk. Jak słyszą Państwo jako aspirujący, początkujący ekonomiści słowo wyzysk, to jaki filozof, już mniej wybitny ekonomista, ale wybitny myśliciel, staje Państwu przed oczyma? Karol Marx i większość współczesnej lewicy. To są ludzie, którzy tłumaczą tą niesamowitą przewagę świata zachodniego właśnie poprzez wyzysk. Tłumaczą tą sytuację poprzez to, że jedne grupy plemienne, jedne państwa, jedne narody, jedne grupy, klasy wzbogaciły się kosztem innych. Drugie wyjaśnienie to wyjaśnienie akumulacyjne. Wyjaśnienie, które moglibyśmy przypisać Adamowi Smithowi i wszystkim ekonomistom, którzy pozostają do pewnego stopnia zbieżni z tą jego tradycją. To jest wyjaśnienie, że nasze bogactwo budowane było trochę tak, jakbyśmy budowali mur, ceglany mur, kładąc kolejne i kolejne cegiełki. Te cegiełki reprezentują zakumulowany kapitał, także ludzki, zakumulowane doświadczenie i z nich narodziło się to fenomenalne bogactwo. I wreszcie trzecie wytłumaczenie. Wytłumaczenie, które na pierwszy rzut oka wydaje się być dużo mniej intuicyjne niż te dwa pierwsze, bo zrywa z przywiązaniem do materii. Zrywa z przywiązaniem do tych materialnych wyjaśnień, materialnych wytłumaczeń fenomenu, który jest naszym udziałem przez ostatnie 200 lat. Wytłumaczenie, które znajduje się, i które postaram się dzisiaj przybliżyć, w rewelacyjnej książce, którą jako Instytut wydaliśmy niedawno, Burżuazyjna godność. Wyjaśnienie każące nam spojrzeć w kierunku idei i innowacji jako tych mechanizmów, które odegrały kluczową rolę w tym fenomenalnym wzbogaceniu się świata zachodu. Chciałbym, żebyśmy wspólnie przyjrzeli się tym trzem wyjaśnieniom i zadali sobie pytanie, które z nich w może nie najlepszy, ale najbliższy naszym intuicjom sposób tłumaczy właśnie ten niespotykany fenomen i jakie wnioski, bo to dla nas powinno być najważniejsze, wypływają z tego dla naszego najbliższego życia, praktyki, polityki publicznej i wreszcie teorii ekonomii. I myślę, że możemy rozpocząć od tego pierwszego wyjaśnienia. Wyzysk. Karol Marx, współczesna lewica. Tak jak mówiliśmy wcześniej, jest to wyjaśnienie, które na świat każe patrzeć jak na grę o sumie zerowej. Czy wiedzą Państwo, o co chodzi w grze o sumie zerowej? Na czym polega taki typ gry? To jest taka sytuacja, w której, żeby jedno z nas odniosło korzyść, ktoś inny musi stracić i tylko w ten sposób możemy poprawić swój byt. Jeżeli będziemy chcieli wytłumaczyć fenomen wzbogacenia się czy uzyskania pewnej przewagi przez koleżanki siedzące naprzedzie sali, możemy to uczynić tylko i wyłącznie poprzez wskazanie innej grupy, której kosztem zakumulowały
czy uzyskały swoją przewagę, podbijając ją, eksploatując, czy przymuszając do podzielenia się częścią wypracowanego zysku. I faktycznie, w historii ludzkości nie brakuje przykładów wyzysku. Co więcej, należy zauważyć i nie można negować, że wyzysk, czy raczej tendencja do tego, żeby wyzyskiwać siebie nawzajem, jest bardzo głęboko zakorzeniona w samej naszej naturze. Możemy przecież wskazać liczne przykłady, bardzo wiele przykładów, w których jedna grupa ludzi podbiła inną. Możemy także wskazać sytuacje, w których jednostki odnoszą korzyść lub próbują odnieść korzyść, wykorzystując czy eksploatując innych. Jednym z najlepszych przykładów takiej fenomenalnej przewagi, którą także dziwnym trafem uzyskała Europa nad reprezentantami innych regionów świata, możemy znaleźć w bestsellerowej książce Guns, Germs and Steel Jareda Diamonda, który próbuje właśnie w ten sposób przybliżyć lub wytłumaczyć te przewagi komparatywne, które uzyskaliśmy jako Europejczycy i ludzie Zachodu. Podaje on fenomenalny przykład, opisując zderzenie cywilizacji, do jakiego doszło na terenie Ameryki Południowej, pod Cajamarca. Nie wiem, czy znają Państwo historię podboju Ameryki Południowej przez hiszpańskich konkwistadorów. Pizarro. Z pewnością pojawia się gdzieś w głowie, prawda? Takie nazwisko. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, jak wyglądała ta historia, podczas której zaledwie 180 konkwistadorów rzuciło na kolana potęgę inkarskiego imperium liczącego 80 tysięcy wojowników. Pizarro pojmał władcę tego imperium, wyciągnął największy w historii okup, po czym uśmiercił go, rozpoczynając okres dominacji, hiszpańskiej dominacji nad Ameryką Południową. A jednak, jak dobrze wiemy z historii, wcale nie oznaczało to, że Hiszpania odniosła trwałą przewagę nad innymi krajami Europy. Co więcej, można nawet z dużą dozą prawdopodobieństwa wskazać, że ogromny napływ złota z Nowego Świata, który przyczynił się do niespotykanego wcześniej w Europie wzrostu inflacji, doprowadził do tego, że stabilność tego potężnego imperium zachwiała się w posadach i doprowadziła do utraty tej pozycji lidera, utraty tej pozycji najpotężniejszego imperium na kontynencie europejskim na rzecz innych ośrodków, które wykazywały jakąś inną przewagę. I w całej naszej historii mamy ogromną ilość takich przypadków. Arabskie podboje, ekspansja ludów azjatyckich, wcześniej znajdziemy liczne przykłady ekspansji plemiennej, w których faktycznie jedna grupa ludzi wyzyskiwała inną. A jednak w tych obszarach nie obserwowaliśmy tego fenomenu, w którym bardzo powoli pnący się rozwój ludzkości nagle eksplodowałby pod wpływem wyzyskiwania czy uzyskania w wyniku stosowania przemocy, dostępu do nowych środków i nowego kapitału. Oczywiście niektóre jednostki poprawiły swój poziom życia czy poziom materialnego bogactwa. Jednakże to, co jest fenomenem rewolucji przemysłowej, to fakt, że w tym niespotykanym wzroście dobrobytu uczestniczymy my wszyscy. I nic takiego nie stało się w żadnym z tych punktów, w którym jedna grupa dokonywała podwoju innych. Przyjrzyjmy się więc drugiemu wyjaśnieniu. Wyjaśnieniu akumulacyjnemu. Temu, które polega na tłumaczeniu tego niespotykanego rozwoju poprzez budowanie cegieł. To jest obowiązujące i najczęściej spotykane wytłumaczenie rozwoju i najczęściej spotykane wytłumaczenie fenomenu rewolucji przemysłowej. I faktycznie, akumulacja kapitału jest absolutnie kluczowa i podstawowa dla jakiegokolwiek rozwoju czy trwałego ulepszenia naszej sytuacji. Ciężko byłoby sobie przecież wyobrazić dojście do tego momentu, w którym każdy z nas jest tak niewyobrażalnie bogaty, że trzyma w swojej kieszeni komputer. Komputer wielokrotnie potężniejszy od tego, który wysłał człowieka na Księżyc. Komputer zawierający studio filmowe, dużo bardziej zaawansowane niż to, którym dysponowało Hollywood u początku swojego funkcjonowania. Aparatem lepszym niż cokolwiek, co wytworzono przed rokiem 1950 i wreszcie zawierającym aplikacje, które pozwalają nam uzyskać dostęp do wiedzy, doświadczenia, informacji płynących niemal z całego świata. Ciężko nam, absolutnie ciężko wyobrazić sobie dojście do tego poziomu bez pośrednich kroków, układania tych drobnych cegiełek, które doprowadziły nas do tego fenomenalnego momentu i prawdopodobnie poprowadzą nas jeszcze dalej.
Jednakże samo wyjaśnienie akumulacyjne nie wystarcza. Nie wystarcza, żeby wytłumaczyć ten konkretny moment na tym wykresie kija hokejowego, w którym po bardzo powolnym wzroście dobrobyt wystrzelił niemal pionowo. Dlaczego? Dlatego, że te liczby, ten poziom wzrostu jest tak niewyobrażalnie duży. Według różnych i to raczej konserwatywnych szacunków, mówimy tutaj o wzroście o ponad 1500 do 2000% w ciągu ostatnich 200 lat. Ciężko sobie wyobrazić, jak bardzo poprawił się nasz poziom życia. Jeżeli cofniemy się zaledwie około 100 lat, okaże się, że większość z nas byłaby zmuszona żyć za mniej więcej, dostosowane oczywiście do siły nabywczej, odpowiednich 3 dolarów dziennie. W Polsce być może jeszcze, ale w krajach zachodu to jest mniej więcej połowa kawy, którą możemy sobie kupić. Połowa kawy dziennie. Niemal niewyobrażalne jest przeżycie w tak ekstremalnie trudnych warunkach. Obecnie, przynajmniej dla Ameryki, te dane mówią o tym, że średnio każdy z nas żyje za ponad 130 dolarów dziennie średnio. To jest ta skala przeskoku, który dokonał się w ciągu tych zaledwie 200 lat. Więc przyjrzyjmy się wyjaśnieniu akumulacyjnemu nieco bliżej. Tutaj mamy już pewną poprawę, bo dostrzegamy jedną ważną rzecz, że wszyscy gramy w grę o sumie dodanej. To nie jest już gra o sumie zero, tak jak chcą osoby tłumaczące ten postęp wyzyskiem. To jest sytuacja, w której każdy z nas odnosi korzyści. Odnosi korzyści z podziału pracy. Odnosi korzyści z tego, że nie musimy już robić wszystkiego. Jeszcze 400-500 lat temu większość z nas musiała samemu wyprodukować większość dóbr, które konsumowała. Obecnie jestem przekonany, że większość z nas nie jest w stanie nawet wymienić wszystkich procesów technologicznych, które prowadzą do wytworzenia chociażby ułamka dóbr, z których korzystamy w naszym codziennym życiu. Nie mówię o tak skomplikowanych rzeczach jak telefon, ale weźmy na przykład pastę do zębów, ubranie, które nosimy na sobie. Nie jesteśmy w stanie wymienić nawet ułamka procesów technologicznych, nie jesteśmy w stanie wskazać nawet ułamka krajów, które biorą udział w wytworzeniu tych dóbr, które sprawiają, że przecież nasze życie jest tak niesamowicie lepsze, wygodniejsze, bardziej komfortowe niż jeszcze naszych rodziców, nie mówiąc już o dziadkach. I faktycznie, to wyjaśnienie, każące nam spojrzeć na podział pracy, jest już dużo trafniejszą intuicją. Jednakże także i ono nie jest w stanie wytłumaczyć w całości tego fenomenu, który obserwujemy przez ostatnie 200 lat. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często każe nam patrzeć na pewne konkretne wytwory technologiczne, czy pewną konkretną przewagę związaną z dostępnością surowców lub wytworzeniem pewnych konkretnych instytucji. Jeśli spojrzymy na rewolucję przemysłową, to w naszej głowie powinien się pojawić pewien zestaw skojarzeń. I co Państwo widzą, kiedy słyszą Państwo hasło rewolucja przemysłowa? Co staje Państwu przed oczyma? Silnik parowy. Dokładnie. Silnik parowy. Komin fabryki. Coś jeszcze? Być może zanieczyszczenie powietrza, ale to być może jakieś zboczenie wynikające z tego, że ostatnio za dużo tego smogu w powietrzu. Ale faktycznie, silnik parowy, kominy fabryk, dymiące, napędzane węglem narzędzia, które pozwalają nam zastąpić naszą pracę, pracę ludzkich rąk, wysokoenergetycznym paliwem, które napędzało tą rewolucję przemysłową w regionie Morza Północnego. I faktycznie bardzo wiele wytłumaczeń, czy bardzo wiele wyjaśnień rewolucji przemysłowej każe nam patrzeć w kierunku węgla, jako jednego z kluczowych dóbr i jednej z kluczowych przewag, które doprowadziły do uzyskania tej niesamowitej przewagi właśnie przez państwa leżące wokół Morza Północnego. Jeśli spojrzymy na historię Wielkiej Brytanii, Irlandii, Walii, związaną właśnie z początkiem rewolucji przemysłowej, to cała ta historia jest pisana węglem. Społeczeństwo uległo niesamowitym też przeobrażeniom związanym z wykorzystaniem tego paliwa. Około 1800 roku. A jednak jesteśmy w stanie wskazać liczne przykłady w historii poprzedzające ten 1800 rok, w których wykorzystywano węgiel na masową skalę.
Przede wszystkim Chin. Wcześniej niż w 1630 już na masową skalę eksploatacja węgla, masowe wykorzystanie węgla nie tylko w procesach przemysłowych, ale także w przydomowych, takich bardzo prymitywnych, ale jednak piecach pozwalających nam wytworzyć, Chińczykom wytworzyć dużo bardziej zaawansowane produkty. A jednak w Chinach nie obserwowaliśmy absolutnie nic z tego fenomenalnego wzrostu. Nie obserwowaliśmy tej niemal pionowej poprawy ludzkiego dobrobytu i nic nie wskazywało na to, żeby miało się to zmienić, pomimo tego, że niemal 200 lat wcześniej uzyskali dostęp i nauczyli się dużo skuteczniej niż my wykorzystywać to wysoce energetyczne paliwo. Nam zajęło to kilkadziesiąt lat, taka metoda prób i błędów, żeby faktycznie węgiel stał się w pełni wydajnym, bezpiecznym paliwem. Pomijając oczywiście te negatywne efekty zewnętrzne związane z zanieczyszczeniem powietrza. Jeśli chodzi o instytucje, weźmy na przykład handel. Bardzo często tłumaczy się tą przewagę i ten początek rewolucji przemysłowej właśnie przez to, że wytworzyły się pewne instytucje, pewna handlowa potęga Imperium Brytyjskiego. A jednak jeśli spojrzymy na przykład na Imperium Osmańskie, większość imperiów, które powstały w regionie Morza Śródziemnego, to były przecież imperia handlowe, imperia, które już setki, niektóre nawet więcej lat temu zbudowały sieci handlowe rozciągające się na cały pasem Morza Śródziemnego i w żadnym z tych miejsc, w żadnym z nich nie obserwowaliśmy nic, co przypominałoby chociaż odrobinę ten niesamowity wykres kija hokejowego, który dotyczy regionu Morza Północnego i dotyczy początku rewolucji przemysłowej w Europie. Skoro więc nasze pierwsze wytłumaczenie fundamentów rewolucji przemysłowej wydaje się być błędne, a drugie niewystarczające, to zostaje nam trzeci obszar i trzeci punkt widzenia, na którym powinniśmy się skupić. I faktycznie, coraz większa grupa badaczy i coraz większa grupa ekonomistów każe nam przyjrzeć się możliwości, że to, co odegrało kluczową rolę i to, co doprowadziło do tego nie dającego się wytłumaczyć wzrostu, znajduje się gdzieś poza wyjaśnieniami materialnymi i dotyczy bardziej strefy idei, innowacji. I zdaję sobie sprawę, że innowacja to jest takie słowo klucz, które powinno się obowiązkowo pojawić właściwie na każdym referacie i w każdym programie realizowanym na uniwersytecie czy w instytucji publicznej. Ale dzisiaj chodzi nam o taką najprostszą, prawdziwą innowację związaną ze zweryfikowanym przez tym ulepszeniem dobrobytu i jakości życia każdego z nas. O co chodzi dokładnie? Jeśli spojrzymy na to wytłumaczenie, to okaże się, że o ile wcześniej tłumaczyliśmy rewolucję przemysłową i ten wzrost dobrobytu albo poprzez sytuację, w której jedna grupa ludzi poprawiła swój los kosztem innych, albo poprzez to, że mozolną pracę wznosiła kolejne i kolejne cegiełki, budując ten potężny gmach cywilizacji, to teraz chcielibyśmy zwrócić naszą uwagę na sytuację, w której to pewna kultura akceptacji i otwarcia na innowacyjność, na wynalazczość, na przedsiębiorczą, na cnoty przedsiębiorcze doprowadziła do tego, że punktowo udało nam się wykonać setki, tysiące, być może dziesiątki tysięcy zweryfikowanych przez rynek przełomów, z których każdy poprawił nasze życie w niewyobrażalny wcześniej sposób, prowadząc nas do tego momentu, w którym trzymamy w kieszeni coś tak niesamowicie potężnego, a przecież zwyczajnego, jak smartfon, z którego na co dzień korzysta każdy z nas. Żeby uzmysłowić sobie tą przewagę i ten fenomen różnicy pomiędzy wyjaśnieniem akumulacyjnym lub opartym o wyzysk, a opartym o innowację, możemy spojrzeć na przykład związany z porównaniem mojego ulubionego władcy, który dostarcza nam niezwykłą ilość wdzięcznych przykładów pokazujących, jak bogatsze i lepsze jest nasze życie względem najbogatszych i najpotężniejszych królów władających Europą. I mówię oczywiście o dworze Ludwika XIV. Z pewnością znana Państwu postać Dwór Króla Słońca. Pamiętają Państwo jeszcze ze szkoły? Ogromna ilość
ilość, ogromna ilość bogactwa, przepiękny pałac, niesamowita ilość zakumulowanych dóbr. Mówi się, że król Słońce, kiedy wieczorem siadał do kolacji, wybierał z ponad 30 dań. Na pstryknięcie jego palców dostępnych było 498 służących, z których każdy przynosił mu i poddawał pod nos kolejną potrawę, przygotowaną z najbardziej wykwintnych i wyszukanych dostępnych ówcześnie składników. A jednak jeśli porównamy wybór i wartość odżywczą, zdrowotną, pokarmu, które konsumował wtedy najpotężniejszy człowiek na świecie, najbogatszy człowiek na świecie, to okaże się, że każdy z nas dzisiaj jest w dużo lepszej sytuacji. Bo być może, owszem, nie dysponujemy 498 niewolnikami, których możemy zmusić do pracy i spełnienia każdej naszej zachcianki. Dysponujemy jednak czymś dużo potężniejszym. Jeśli korzystali Państwo z aplikacji Uber Eats, albo czegoś bardziej ułomnego jak Pizza Portal, albo Pyszne.pl, to wiedzą Państwo, że nie mają Państwo na wyciągnięcie i wstyknięcie palców 498 służących. Mają Państwo tysiące ludzi. Tysiące ludzi, którzy nie są Państwa niewolnikami, ale tysiące ludzi, którzy w swoim własnym egoistycznym interesie są gotowi zaspokoić nawet najbardziej wymyślną zachciankę Państwa podniebienia. Sushi? Doskonale, zapraszam. Możemy zamówić. Podejrzewam, że nawet teraz i nawet tutaj. Kuchnia tajska, coś, co nawet nie mogło się śnić królowi Słońca. Dostępna właściwie w ciągu 30 minut. Kuchnia chińska, proszę bardzo. Możemy wybierać i jednego dnia skosztować potraw pochodzących niemal z całego świata, złożonych ze składników, których istnienia nie podejrzewali nawet dworzanie króla Słońca, nie mówiąc już o tym, że każde z tych dań, dzięki innej aplikacji, innemu wynalazkowi, innej ułożonej przez jakiegoś niezwykle odważnego innowatora, tabeli substancji odżywczych możemy precyzyjnie dopasować do swoich potrzeb dietetycznych, kondycji zdrowotnej, czy wykorzystać po to, żeby osiągnąć określony efekt. Możemy dzięki wsparciu tych innowatorów zaprojektować korzyści wynikające z tego, że w naszej kieszeni, na końcu naszej słuchawki znajduje się dostęp do dużo większej ilości osób, niż kiedykolwiek miał pod swoją bezpośrednią kontrolą król Słońca. I to, co jest najfajniejsze w tym niezwykłym fenomenie, to fakt, że ci ludzie nie robią tego dlatego, że muszą. Robią to dlatego, że działają w swoim, subiektywnie pojmowanym interesie, chcąc poprawić swoją kondycję, zaspokajając nasze potrzeby. To jest jeden z tysięcy przykładów przełomu, innowacyjnego przełomu, który dokonał się w ciągu ostatnich 200 lat. Jeżeli spojrzymy na różnicę, która stanowi o tym, że to my uzyskaliśmy tą przewagę i że to właśnie w Europie, w regionie Morza Północnego rozpoczęła się ta fenomenalna przygoda, to najlepszym przykładem będzie ponownie spojrzenie w kierunku Chin. I czy słyszeli Państwo o takim innowatorze, wybitnym innowatorze, jednym z najwybitniejszych prawdopodobnie w ogóle w historii ludzkości, jak Zheng He? Admirał Zheng He. Człowiek, którego historia udziela nam niemal jak w soczewce odpowiedzi na to, dlaczego Europa, a nie Chiny. I dlaczego innowacje, a nie akumulacja lub wyzysk. To jest człowiek, który 500 lat temu, już 500 lat temu dysponował flotą, potężną flotą, która zawstydziłaby większość obecnych, współczesnych marynarek wysoce rozwiniętych państw. Setki statków, potężnych statków, wielkości niektóre z nich ponad 120 metrów. Dla porównania, Santa Maria, na której Kolumb odkrywał Amerykę, mierzyła jakieś żałosne 19. I to był statek, który odkrył nowy świat. Flota Zheng He liczyła dziesiątki okrętów o wielkości ponad 100 metrów. To była flota, która przynajmniej 7 razy dotarła 500 lat temu z Chin. Dotarła do Afryki. Ustanowiła relacje handlowe. Na dwór cesarza przywiozła egzotyczne zwierzęta, drogie kamienie, ogromną ilość bogactwa nabytego, pozyskanego na Czarnym Lądzie. 500 lat temu. Kiedy w Europie nikt jeszcze w ogóle nie myślał
o potencjale drzemiącym w czarnym lądzie, o potencjale drzemiącym w nowym świecie. Co więc się stało? I dlaczego nie mówimy po chińsku? To powinno być dla nas niezwykłe. Skoro była tak wielka przewaga, zakumulowanego kapitału, tak wielka przewaga uzyskana dominacją militarną, potężnym, już wtedy okrzepłym państwem, wytworzonym podziałem pracy. Stała się rzecz, która powinna być dla nas przez to. Dlatego, że po siódmej wyprawie, kiedy ta potężna flota powróciła do państwa Śląska, na dworze chińskim doszło do zmiany. Zmiany podejścia i zmiany nastawienia. Nie do otaczającego świata, ale do innowacji. Flota otrzymała zakaz wypływania w dalsze podtórze. Większość tych statków zostało puszczone z dymem. Nieliczne z nich, na podstawie których w ogóle możemy teraz archeologicznie ocenić w ogóle skalę tych wypraw i wielkość tej floty, zgniła w porcie, zgniła w dokach, już nigdy więcej nie używane. A Chiny zamknęły się na innowacje i zamknęły się na docenienie tych ludzi, którzy, podejmując te ryzyko, byli gotowi doprowadzić do poprawy losów i życia każdego z nas. Dlatego, że jak sugeruje autorka tej fenomenalnej książki, tym wyjaśnieniem i tym punktem, który stanowi o odrębności i jest wyjaśnieniem fenomenu rewolucji przemysłowej, nie jest akumulacja, chociaż jest kluczowa, nie jest wyzysk, ale jest coś innego, jest pewien klimat idei, jest otwartość i gotowość zaakceptowania i obdarzenia tą tytułową godnością. Tych licznych z nas, którzy mają dobre pomysły, w imię ich realizacji są gotowi zaryzykować, wykorzystać ten zakumulowany kapitał i sprawić, że rozpocznie się proces tej rynkowej weryfikacji zaledwie nielicznych z tych wielu pomysłów, które faktycznie sprawiają, że nasze potrzeby zostają zaspokojone w lepszy sposób. To jest coś, co w wyniku splotu pewnych bardzo korzystnych okoliczności, pewnej etyki zakorzenionej głęboko w etyce katolickiej, pewnej wolności i konkurencji politycznej wynikającej z uzgodnienia politycznego i wreszcie takiej empirycznej obserwacji korzyści płynących z tego podziału pracy, zaistniało tylko i wyłącznie w tym miejscu i tylko i wyłącznie w tym konkretnym czasie, chociaż bardzo szybko pojawiło się także w innych regionach świata. Mówimy więc o niematerialnym wyjaśnieniu tego fenomenu rewolucji przemysłowej. Mówimy o momencie, w którym jako społeczeństwo, jako ludzie, jako jednostki obdarzyliśmy godnością burżuazji. I ja wiem, że burżuazja brzmi bardzo pejoratywnie, jest tego też świadoma autorka tej książki. Chodzi jednak o to, żeby podkreślić dobitnie, że to właśnie ta kultura indywidualizmu, kultura gotowości ponoszenia ryzyka, kultura gotowości realizacji idei, ponoszenia porażki, testowania ich do momentu, w którym okażą się skuteczne. To jest właśnie ten fenomen. To jest to miejsce. I to jest ta przewaga, która pozwala nam dalej w sposób niedoskonały, bo nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć tego dzień po dniu. Wytłumaczyć ten niespotykany, fenomenalny wzrost, te 2000%. Ten wzrost długości życia o 50 lat. Ten spadek śmiertelności niemowląt, który sprawił, że teraz nie umiera już co czwarte z nas, ale jedno na 2000, które pozwala wytłumaczyć nam ten fenomen, który sprawił, że średnio jesteśmy 10 cm wyżsi, że jesteśmy średnio mądrzejsi do wtępie 3 punktów w teście IQ na dekadę, który sprawił, że staliśmy się bardziej moralni. Moralni tak bardzo, w cudzysłowie oczywiście, że bieda stała się dla nas czymś tak egzotycznym, tak rzadkim, tak niedoświadczonym w naszym codziennym doświadczeniu, że każe nam pytać sobie błędnie, zadawać to błędne pytanie, co ją powoduje, pomimo tego, że dla każdego z nas powinno być oczywiste, że bieda to stan domyślny, a właściwe pytanie dotyczy źródeł i fundamentów rozwoju i akumulacji bogactwa, którą obserwujemy przez ostatnie 200 lat. Tak więc jak wygląda nasze życie obecnie we współczesnym świecie na szczycie tego ostrza kija hokejowego? Wygląda doskonale i rysuje się w jasnych barwach. Dlatego, że nic nie wskazuje na to, żeby ten fenomenalny, niemal pionowy wzrost zatrzymał się, zwolnił lub uległ wypłaszczeniu. Tak naprawdę każdego tygodnia
jesteśmy w stanie obserwować kolejne przełomy technologiczne związane z inwencją i zaangażowaniem licznych przedsiębiorstw. Każdego dnia obserwujemy i uczestniczymy sami w tej fantastycznej kulturze akceptacji dla przedsiębiorczego ryzyka, premiującej wręcz podjęcie przez każdego z Państwa takiego przedsiębiorczego, innowacyjnego ryzyka. Liczba tych wynalazków jest tak niezwykła, że bardzo często możemy się zdziwić, jak niedawno powstały rzeczy, które nasze życie odmieniły w całości. Tym razem nie będę mówił o telefonie, ale zadam Państwu pytanie i obiecuję, że będzie ostatnie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Potem już Państwo będą pytać mnie o najważniejszy wynalazek w historii ludzkości. Jak Państwo myślą, co to było i kiedy powstało? Można się pomylić o 100. Czy ktoś ma jakiś pomysł? Mówię o kontenerze, a raczej kontenerowcu i całym systemie transportu dóbr z jednego miejsca na świecie w innym. Jakby Państwo strzelili, kiedy coś takiego powstało? Coś tak prostego jak kontener. 19 wiek. Dobrze, dobry strzał. Ktoś jeszcze? 26 kwietnia 1956 roku. Pierwszy statek kontenerowy, Ideal X, wymyślony przez wybitnego przedsiębiorcę Malcolma McLeana, wypłynął w swój dziewiczy rejs. Rejs, który przetarł szlaki i dzięki tej gotowości akceptacji dla innowatorów sprawił, że średnio o niemal 30% udało nam się obniżyć wszystkie koszta związane z transportem i przeładunkiem dóbr. Umożliwiło nam to nie tylko budowę takich cud techniki, dlatego, że części z Chin możemy przewieźć do Europy, czy te części złożyć tutaj częściowo, wywieźć je do Stanów, tam nakleić na to naklejkę jabłka i dystrybuować na cały świat. Ale umożliwiło nam też korzystanie z tych pokarmów pochodzących z całego świata, a także sprawiło, że podział pracy rozszerzył się i włączył w te fenomenalne korzyści jeszcze większą ilość ludzi na całym świecie. To jest jeden z wielu przykładów. Jeden z licznych przykładów tego niesamowitego rozwoju, jaki może dokonać jeden wynalazek, jedna idea. Jedna idea, która spotkała się z powszechną akceptacją. Tak więc nie akumulacja, nie wyzysk, ale właśnie idea i akceptacja dla innowatorów. To jest to, co tłumaczy ten niezwykły i fenomenalny dostęp. I jest jedna ważna rzecz. Jedna ważna rzecz, o której powinniśmy pamiętać. Bo ile obecnie nic nie wskazuje na to, żeby to ostrze kija hokejowego stępiało, to zawsze powinniśmy mieć z tyłu głowy tą historię z NK. Zawsze powinniśmy mieć z tyłu głowy pewną obawę, że pojawi się ktoś, instytucja, grupa osób, której interesie będzie zwalczanie i podważanie tej kultury akceptacji dla innowacyjności i przedsiębiorczego ryzyka, która odpowiada za przewagę i wzrost dobrobytu już nie tylko świata zachodu, ale całej ludzkości. Powinniśmy być wyczuleni na to przede wszystkim dlatego, że jest jedna rzecz, o której powinniśmy zawsze pamiętać, a którą bardzo często próbuje się nam w jakiś sposób wcisnąć, sprzedać, przemycić, lub przymusić nas do patrzenia na to w ten sposób, kiedy mówimy o wzroście gospodarczym. Ta grupa ludzi, która najbardziej korzysta na tym, że obecnie wspinamy się niemal pionowo po tym ostrzu kija hokejowego, to ludzie najbiedniejsi. I faktycznie rewolucja przemysłowa rozpoczęła się w regionie Morza Północnego w Europie. Ale bardzo szybko, niezależnie, rozpoczęła się i trwa cały czas w innych regionach świata, stawiając, że po raz pierwszy w historii ludzkości, obecnie liczba osób żyjących w ekstremalnej biedzie wynosi mniej niż 10%. Tą ekstremalną biedę definiujemy jako przeżycie za mniej niż 2 dolary dziennie. I po raz pierwszy w historii ludzkości, dzięki tej przedsiębiorczej innowacji stoimy przed realnym, namacalną szansą całkowitego wyeliminowania skrajnego ubóstwa. Oczywiście nie znikną różnice,
Być może te różnice nawet się powiększą, ale zniknie ta niewyobrażalna, najcięższa bieda właśnie dzięki działaniom przedsiębiorczych innowatorów, która sprawia, a właściwie która dla nas jest tak niewyobrażalna, że sprawia, że bardzo często chcemy właśnie zadać sobie to błędne pytanie. Co powoduje ten tak niewyobrażalny dla nas, nie mieszczący się nam w głowie stan, podczas gdy powinniśmy właśnie cały czas pilnować i bronić tego, co jest fundamentem i powodem naszego niezwykłego bogactwa. Bardzo Państwu dziękuję. Jeśli mają Państwo pytania, to oddaję się w Państwa ręce. Mogą być też luźno związane z tematem. Albert. To na zachętę. Państwo jako aspirujący ekonomiści mam dla Państwa takie dwie propozycje. Misją naszej organizacji jest przede wszystkim kształcenie elity polskich ekonomistów. W tym celu staramy się oferować jak najwięcej okazji do podzielenia się i gdzieś zdobycia, poszerzenia swojej wiedzy. I teraz będą dwie takie okazje. Ja bardzo serdecznie zapraszam do skorzystania. Bardzo bym się ucieszył, gdyby jakieś twarze z Tarnowa się pojawiły. Pierwsza to jest konkurs na esej w formie publicystycznej oraz naukowej, który na naszej stronie mises.pl można znaleźć. Dość atrakcyjne nagrody pieniężne, także stażowe, więc zachęcam. Jak może ktoś zapłacić za pisanie, no to myślę, że warto. Nie rościmy sobie pretensji autorskich, więc to może być esej, który Państwo też wykorzystają w toku swojej edukacji na zaliczenie jakiegoś przedmiotu lub przedstawią go w innym miejscu. My nie rościmy sobie tutaj żadnych praw do Państwa tekstów. Drugi temat to jest szkoła ekonomiczna. To jest taki projekt flagowy. 40 wyselekcjonowanych przez nas najbardziej obiecujących młodych ekonomistów przez 4 dni będzie mogło uczestniczyć w Karpaczu w takiej intensywnej szkole ekonomicznej. To jest dość wymagający program, ale wszyscy dotychczasowi absolwenci niezwykle sobie chwalą. Wielu z nich też po tej szkole zimowej rozpoczęło realizację karier międzynarodowych, bo zawsze mamy jakiegoś gościa specjalnego lub ofertę stypendialną właśnie też na tym kierunku. Więc zachęcam do aplikacji, jest na naszej stronie mises.pl komplet informacji. Jaki jest termin składania tych esejów? Na wersję publicystyczną do końca marca, na wersję... No nie, że ja będę pisać, to ja teraz mogę przymusić. To jest bardzo fajna propozycja. Wersja publicystyczna. I później publikujecie te eseje? Tak. Generalnie ta strona mises.pl to jest nasz flagowy projekt, jedna z w ogóle poczytniejszych stron, jeśli chodzi o taki resource bank tekstów ekonomicznych w Polsce. I tam się ukazują te teksty. Mamy też kilka zaprzyjaźnionych portali, gdzie one się mogą ukazać. I tak jak mówię, to są dwie wersje. Jeśli Państwo jeszcze nie czują się pewnie z warsztatem, to jest forma publicystyczna, czyli taki popularyzatorski esej, gdzie nie jest konieczny rygor, przypisy i tego typu rzeczy. No i oczywiście normalna też praca naukowa, na nią czas jest miesiąc dłużej. No to jest już praca, w której oczekujemy tam dostosowania jej do wymogów. I to są tak jakby dwie osobne pule nagród, dwie osobne konkurencje. Zachęcam. Ja taka jestem bardzo ekonomistką, dla miłowania, nie z wykształcenia. A ile wynosi ta nagroda? Bo to jest ważne, tak? W tym momencie tak plus minus. Suma nagrody to jest około 10 tysięcy, jeśli dobrze pamiętam. To myślę, że da się bardziej tak, za kilkustanowy tekst. A one są recenzowane jakoś u Was, czy to po prostu... Tak.
Komisja to są ekonomiści, eksperci Instytutu, oni też wyłaniają jako kapituła. Także to jest taka rzecz, której polecam spróbować. To jest ciekawe bardzo. Dobrze, czyli jeśli nie ma... Proszę. Na jakiej to było stronie? Ale ja myślę, że do Patryka może też gajdy się zgłaszać, bo on jest przedstawicielem stowarzyszenia, ma bardzo szczytną współpracę z panem Piekarskim, także jak najbardziej też takich informacji udzieli. Mises.pl od nazwiska patrona naszego instytutu i dyskusyjnie, ale będzie mi miło, jak państwo się zapoznają z dorobkiem najwybitniejszego ekonomisty XX wieku, Ludwika von Misesa. Żeby było śmieszniej, z mocnym wątkiem polskim urodził się w Lwowie. No jeszcze jako oczywiście fragment monarchii jest to węgierskie, ale językiem polskim też się posługiwał. Więc... Mogą być też pytania niezwiązane z tematem. Jeśli nie ma, to proszę. Dwie rzeczy tak naprawdę. Pierwsza to jest ta nowa rola jako prezes Instytutu. Chociaż współpracowaliśmy już od lat, chcemy mocno otworzyć tą działalność Instytutu, przede wszystkim właśnie na młodych ekonomistów. To jest taka ambicja, którą my już mieliśmy od lat, realizowaliśmy ją w formie projektu Lekcji Ekonomii dla Młodzieży. Tutaj swoją drogą polecam Państwa uwadze, bo jeśli ktoś chce sprawdzić swoje umiejętności, to jak mówi chyba najwybitniejszy żyjący tarnowianin ksiądz profesor Heller, najlepszym sposobem nauki jest nauka przez wykładanie. Więc my zapraszamy Państwa do wykładania w liceach. Taki jest złożony z 6 lekcji kurs ekonomii. Oczywiście oferujemy pełne przeszkolenie i wspieramy w przygotowaniu do prowadzenia takich zajęć. W Tarnowie współpracujemy z 5 szkołami. Pierwsze, trzecie, drugie, czwarte i piąte liceum. Chyba żadnego nie pominąłem. Mam nadzieję, że nikt się na mnie nie obrazi. I teraz chcielibyśmy pójść poziom wyżej, czyli zaprosić właśnie Państwa, młodych ekonomistów, do tego, żeby we współpracy z nami gdzieś tą swoją karierę naukową czy zawodową realizować. Druga rzecz, która dla mnie jest bardzo przyjemna jako przejście od teorii do praktyki, to jest prowadzenie własnej działalności, obszar badań klinicznych, także wysoce innowacyjny rynek. Mam nadzieję, że uda się udowodnić, że znajomość teorii przynajmniej w jakiś sposób pomaga w praktyce. No chyba, że się okaże, że przeszkadza, ale wtedy nie będę pewnie głośno o tym mówił. Twoim zdaniem takim aktualny ideał kraju, po którym powinniśmy dążyć pod względem właśnie tego szacunku do innowacji i tego... Tylko question, ale dziękuję. Ja osobiście i też nigdy tego nie ukrywam, jestem anarchokapitalistą, czyli uważam, że nie ma właściwie dającego się obronić uzasadnienia dla ingerencji państwowej opartej na przymusie w jakikolwiek obszar naszego życia. Każdą strefę naszego życia możemy rozwiązać przynajmniej na poziomie takiego ideału normatywnego, opierając się na szacunku do własności prywatnej, honorowaniu prawa kontraktu i szacunku do rządów prawa. To jest taki fundament, na którym powinniśmy się opierać. Dlaczego jest to ważne w kontekście innowacji? Dlatego, że tą instytucją, o której mówiłem głośno podczas tego wykładu, która faktycznie ma zakusy, żeby ograniczyć w instytucjonalny sposób właśnie tą kulturę akceptacji dla innowacji, jest zawsze państwo.
Tak jak w przypadku Zenche był to dwór cesarza chińskiego, obecnie ogromny szereg instytucji publicznych ma przywatny interes w tym, żeby ograniczyć w pewien sposób, czy kontrolować, co siłą rzeczy wiąże się z regulacją i ograniczeniem, tą swobodę działań przedsiębiorczych. I nie chodzi mi tutaj absolutnie o takie, myślę, dla każdego z nas zrozumiałe względy etyczne. Bo one mogą być równie dobrze regulowane poprzez system podmiotów prywatnych, a wręcz praktyka pokazuje, że są lepiej regulowane przez system podmiotów prywatnych. Chodzi tutaj o coś, co znajduje zakorzenienie w badaniach takiego ekonomisty jak Schopenhauer. Nie wiem, czy Państwu jest znane to nazwisko. Dobrze, przepraszam, nie Schopenhauer, za dużo memów w internecie, Schumpeter. Schopenhauer z pewnością z memów znany. Mówię o Josefie Schumpeterze. Czy jest znany Schumpeter? Chodzi o ten fakt, że przedsiębiorczość oczywiście w jednych obszarach poprawia jakość naszego życia i prowadzi do lepszej koordynacji istniejących na rynku zasobów. Ale w innych obszarach prowadzi do czegoś, co nazywa się taką twórczą destrukcję. O co chodzi? Weźmy na przykład transport. Bryczki, konie, hodowcy koni, producenci tych bryczek. Ogromna rzesza zawodów, które straciły rację bytu poprzez tą twórczą destrukcję związaną z pojawieniem się nowego środka transportu samochodu. Weźmy przykład stenotypistki, czy maszyny, takiej sekretarki, która pisała na maszynie. Bardzo popularny zawód żeński jeszcze mniej niż 100 lat temu. Obecnie nie ma absolutnie żadnej racji bytu, kiedy możemy w naszym smartfonie włączyć system przepisywania naszego głosu na wiadomość tekstową. Nie potrzebujemy w ogóle takiego zawodu. Bardzo wiele zawodów znika, zmienia się właśnie pod wpływem tej przedsiębiorczej innowacji. Oczywiście wszyscy korzystamy na tym, pomimo tego, że część z nas przejściowo musi zmierzyć się z trudnościami związanymi z procesem dostosowania. Problem zaczyna się wtedy, kiedy jest to zawód lub grupa zawodów, która stanowi wyraźną, dużą część elektoratu. I wtedy osoby, których legitymizacja ich władzy, ich dobrobyt zależy bezpośrednio od sukcesu wyborczego, mają żywotny interes w tym, żeby chronić, pomimo tego, że na dłuższą metę prowadzi to do pogorszenia sytuacji także i tych osób, które chronią. Ten fragment elektoratu przed tą twórczą destrukcją mają silny bodziec, żeby innowacje ograniczyć, spowolnić i w jakiś sposób kontrolować. Więc to jest to zagrożenie, którego powinniśmy być cały czas świadomi, na które powinniśmy być wyczuleni. Oczywiście jest obecnie próba przedstawienia tak zwanego przedsiębiorczego państwa jako instytucji, która może wspierać rozwój innowacji. Pojawia się tylko oczywiste pytanie, czy skoro działało to tak dobrze, bez wykorzystania przymusu, bez zastosowania przymusu do na przykład wywłaszczenia państwa, pozbawienia państwa części dochodów i przeznaczenia tych dochodów na arbitralnie wyselekcjonowanego innowatora, to czy jest w ogóle konieczność, żeby akurat tym obszarem zajmowała się instytucja, która przecież powstała u takich swoich fundamentów, jako instytucja mająca realizować tak naprawdę tylko dwa cele. Zapewnić nam wszystkim bezpieczeństwo i stać na straży przestrzegania praw. No myślę, że każdy z nas może sobie odpowiedzieć na pytanie, jak jest z szacunkiem do rządów prawa i absolutnie nie chodzi mi o Polskę, chodzi mi w ogóle o współczesne państwa i jak jest z poczuciem naszego bezpieczeństwa. Myślę, że u nas nie jest to aż tak dotkliwie widoczne jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie okazuje się, że jednym z najbardziej prawdopodobnych powodów śmierci w ostatnich latach stał się wypadek z użyciem broni czy zastosowaniem nadmiernej siły przez policjantów, funkcjonariusza publicznego. To tyle w kwestii naszego bezpieczeństwa. Więc odpowiadając na to pytanie, jeśli chodzi o w ogóle tą przestrzeń publiczną, to nie będę oryginalny i tak jak mówili wszyscy klasyczni liberałowie, państwo nocny stróż to jest dobry punkt, do którego możemy dążyć. Dlaczego?
Dlatego, że każdy z nas korzysta na tym, żeby obszar wolności i ten obszar akceptacji dla działań przedsiębiorczych był jak najszerszy. Jest też jeszcze jeden aspekt, tak kończąc i być może rozwiewając część wątpliwości, dotyczący naszej wzajemnej pomocy. Tak jak mówiłem o tym moralnym efekcie wpływu. Żeby on zaistniał, czyli żebyśmy stali się wrażliwsi na krzywdę drugiej osoby, bardziej wyczuleni na tą trudną sytuację osób biednych, to musimy mieć z nimi bezpośrednią styczność i musimy mieć poczucie sprawczości. Czyli musimy mieć tę przemożną świadomość, że to od nas i nikogo innego zależy to, czy pomożemy im, czy nie. Czyli mówiąc prościej, czy my musimy mieć poczucie, że to my jako jednostki dokonujemy wyboru moralnego. W momencie, w którym tym zaczyna się zajmować jakieś abstrakcyjne państwo, anonimowy urzędnik, my jesteśmy nawet podświadomi, zwolnieni z tego dylematu moralnego, bo zawsze możemy dokonać racjonalizacji i powiedzieć, że przecież już zapłaciłem w podatkach, niech ktoś inny zajmie się poprawą losu moich bliźnich w małej społeczności, w dużej społeczności, czy już w ogóle nie mówiąc o tych bliźnich na drugim końcu świata, no, których zupełnie przecież możemy pominąć, tak? No bo przecież tak wiele milionów dolarów, setek milionów dolarów przeznacza się na pomoc międzynarodową. Jeśli interesuje Państwa ten wątek, to polecam doskonały film, który nakręcił jeden z największych think tanków w Ameryce, Acton Institute, Instytut Lorda Actona, Poverty Inc. Są napisy polskie już zdobione, na YouTubie można to za darmo obejrzeć. To jest właśnie pokazanie, w jaki sposób instytucje, które deklaratywnie powstały po to, żeby pomagać innym ludziom i deklaratywnie powstały po to, żeby wspierać innowacyjność, prowadzą do tego, że los tych ludzi się pogarsza, a innowacji, które mogłyby ich poprawić, jest coraz mniej albo w ogóle nie dopuszcza się tego, żeby zostały wykorzystane. Super. Bardzo Państwu dziękuję.